Dobra. Pod słońcem mam trochę, więc zatrzymaj. Dobra, no. Uła. Siemano wszystkim na naszym kanale. Dzisiejszy odcinek jest dedykowany w głównej mierze dla osób wspierających, więc gorące podziękowania, mordeczki, bo to dzięki wam powstaje ten niezwykły odcinek. A zarazem po pewnym czasie, od momentu kiedy wspierający zobaczą ten odcinek, opublikuję ten odcinek po prostu na głównym kanale lub na Machony Live, na publicznym, żeby inne osoby też mogły sobie zobaczyć. Ale osoby wspierające mają pierwszeństwo i to jest głównie dedykowany dla nich film. Mam tu różowy kajecik i niestety przestanę czytać, bo po ostatnim filmie tych wspierających dość mocno podskoczyło. Najmniejsza opcja wspierania to jest 5 zł, najwyższa to jest 30 zł. I bierzemy się teraz za czytanie tej długiej księgi Mendelejewa. A tam w oddali, kaczorku przesuń się, tam jest beczka, która będzie dzisiaj testowana na odcinku. I zaczynamy. Niektóre niki się będą powtarzać, bo ktoś mnie wspiera na Machony Live i na Machony głównym kanale. Czyli Radek Menger, Paweł Dymowski, Jaro Tolo, The Thompson, Zwykły Kubuś, Stachu Only Game, Wojtek Has, Dawid K. Sibi, Wiktor, Łukasz Danisz, Hycel, Mati, Maugi. Ciąg dalszy. Tomasz Puszkarew, Piro Poszukiwacze, Grzegorz P., Tanerson, De Thompson, Paweł Dymowski, Mars, Janusz, De Kacpero 2, Tomasz Puszkarew, Pan Patelnia, Szpachla bez łokieta, Sklep RS, Mikson, Pirotechnik, Pączek, Grzegorz P, Szymon Sadowski, Paciak i Kafik Zo, albo 200. Gorące podziękowania dla was, mordy. I co mamy dla was w dzisiejszym odcinku? Trzymaj magiczny zeszycik. Mianowicie mamy takie tanio budżetowe dymy, takie dymki. Następnie mamy takiego wysokobudżetowego dyma. O. Mamy parę gorilów. O. Mamy wyrzutnie. O. I mamy TNT dynamit. Zobaczymy, czy będzie Mass Destruction z Megatronów, ale to na samym końcu zobaczycie. Teraz bierzemy się za nasze dzieło. Ja sobie zrobię zdjęcie na miniaturę, więc widzimy się po krótkim cięciu. Zobaczuszki, kamera bezpieczna odległość. Najpierw zrobimy sobie z kaczorem coś takiego. Musimy zakupić sobie mikrofony takie, żeby się z daleka widzieć. Bierzemy sobie dymki. Masz ogień? Mam. Wrzucimy 5 dymów do tej beczki. Zobaczymy. Beczka jest w środku wilgotna, więc nie powinna się zakopcić. Denerwują mnie właśnie te bibuły. Takie, wiesz, tanie bibułki. Masz ogień? Włączmy nasze pierścienie mocy. Daj. Kaczor! Czekaj, niech się najpierw rozkokosi. Oj, małe! Co to, śpiewamy? Czekaj, Kaczor! Dawaj, póki jest dym, to będą się kółka robiły. Dawaj tam, goryle są. Dawaj, 3 goryle. Dawaj szybko. 3 gorylki. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wyszło fajnie, epicko. Jak stary latał z kociołkiem na łbie. Dawaj kaczor. Dawaj mordo. Kameruje się, kameruje się. Dawaj dziku. Nie próbujcie nas naśladować. Robimy to w celach rozrywkowych. Tam, gorilla. Pali się? Tak, ale ląd strasznie dupny. Chyba zdechła. Dawaj. 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 To było dobre. Było good, ale nie wiem czy było. Jedną tak bym ludziom zrobił. rzucił. Tu tak. Przed nią? Tu, nie, chodzi, że tam nie rzucił. Tak, tam rzucił. Petardy, że wiesz, akustykę. Akustyczkę? O, gips w naszą stronę! Ale się wolno palą. Nacho, dawaj teraz ten. Odpalę, przykryjemy. Dawaj. Aha. Dawaj. No, zrobimy latającą beczkę. Dawaj. Panie majster, bardzo dobra robota. Panie majster, bardzo dobra robota. Kaczor, dawaj wyrzutnie. Nie, ED dawaj, dawaj ED-60. Teraz bierzemy ED-60, rzucam do tej beczki. Przybliżymy kamerę, żebyście mieli lepsze show. Chodzi, żebym najpierw rzucił wyrzutnię, potem ED. Ale wyrzutnia może zniszczyć beczkę. ED nie przypuszczam, żeby zniszczyło beczkę. Ty, ale jakie dziury ma. Gdzieś? Wykrzywiało się. Czekaj. Sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie zamknąć. Wiem, że tu ciśnienie nie zagra. Dawaj, podpalaj. Ja nie wiem, co z tego będzie, więc w długą daję. Dzieci, nie próbujcie nas naśladować. Ty, jak się nafucyła, ty! Ale pierdolnie! No tu! Zobacz, jaka jest... No patrz! Patrz, jak rośnie! Patrz! Ale kurde, to siłu! Ja widziałem, jak się nafucyło! Mówię, ty, ale będzie petara! Ty, no i tam jest dekiel od temperatury, wiesz? Mi się zdaje, że temperatura plastik rozszerzyła. Kurde, ale lipa. Lipa straszna, zobacz ty. Tu jest nasz dekielek. Widzisz? Chodź spróbujemy, może da się coś zrobić. Kurde, blacha. A... Zaraz spróbujemy jakoś to zrekonstruować. Dobra, lecimy teraz z wyrzutnią. Będziemy testować wyrzutnię w dzień. Będziemy testować wyrzutnię w dzień. Podpalasz i przytykasz, wiesz, o co chodzi, mocno. Połóż ją na ziemi. Przytykaj mocno. Mocno, mocno, mocno. Zatkała się! Po dół! Achtung! Minen! Czuję, że będzie skakała. A ja czuję, że powinniśmy się schować, a nie na górce stoimy jak debile i się patrzymy. Myślisz, że będzie skakać? Rośnie! Słyszysz? Już? Już po wyrzutni. Ale lipa. Szkoda. Ale nie podchodzę tam. Słyszałem tylko parę strzałów. Mogła tak mocno, wiesz, utylizować. Zaczęła rosnąć. No to co, dawaj te TNT, pokażemy teraz, co tam jeszcze bierzemy. Zobaczymy. No niestety. Myśleliśmy, że to będzie jakiś fajny hit. Łubu dubu, a na razie ED-60 wygrywa całą konkurencję. Ale teraz, żeby nie było nudno, patrzcie. TNT. TNT, WWO. Zobaczymy. Tylko teraz, wiesz co zrobimy, Kaczor? No. Wrzucamy, zamykamy i przekręcamy, że jak coś pójdzie, to beka do góry poleci. A ja sobie kamerę w innym miejscu już postawię. Leci? Leci. Dobra. Powiem ci. Kurde. Kaczor? Nie rzucaj, połóż. Połóż. I podpalę. Super! Bum! Była masuwa, ty! Była masówka! Ale ładnie poszła. Chyba kostkę skręciłem. No, dobre to było! Pozytywnie pierdzielnięci. Ale przykrywka cała. Patrzcie. Przykryweczka cała. No, widać, gdzie nawet te petardy były. Tutaj. Nie widać jakoś tak z gliszczy. No i tyle. O, tutaj mamy. Znowu beczuszka. Ładnie ją na szwie puściła. O. A taka amerykańska była, nie? Dobra, kaczor. No to ładnie się pożegnamy. Zostawimy sobie statywik. Wiem. Namachałem się, wiecie? Nabiegałem się. Ale podziękowanie jeszcze raz dla wspierających. Było fajnie. Jeszcze raz gorąco dla was podziękowania. I dla własnego bezpieczeństwa nie próbujcie nas naśladować. Jak macie jakieś... A jak macie już naprawdę głupie pomysły, chcecie sobie gdzieś eksperymentować z pirotechniką, to robicie to przede wszystkim na własną odpowiedzialność. Przyjeżdżacie na takie odludzie, żeby nie przeklinać. Najlepiej jak macie jakiś betonik, wykoszoną trawę, żeby nic się nie zapaliło. I se rób ta, co se chce ta. Tylko żeby później, wiecie, nie było, że komuś łapkę upierdzieliło, ktoś stracił słuch albo coś. Robicie to własną odpowiedzialność. Nie róbcie tego w miejscach publicznych, żeby przypadkiem osoba postronna nie oberwała. Tak, no bo ja sobie nie wyobrażam, idę z dzieckiem, a to nagle na dziecko ta kabeczka spada. Słabo, nie? No tak to mamy taki odludzie. I tyle. To byłoby na tyle, mordy. Jak wam się odcinek spodobał, łapa w górę, sub, dzwonek. Możecie napisać, jak wam się podoba nowa jakość z tej kamery pana, to jest Sony AX100E. To byłoby na tyle. Kaczor piona. Dzięki za wspólne nagrywanie. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć.